Cześć wszystkim, z tej strony Malti i na moim kanale wybiło 9 tysięcy subskrypcji, za to serdecznie chciałem podziękować i kurde dzięki, że jesteście na tym kanale, że jest dość taka spora aktywność, na każdym filmie po 200, po 300 lajków, więc to jest kurde spoko na tyle subów, dzięki, że jesteście i tak obiecywałem, miałem wrzucić Huzuni 3.5 VIP do pobrania, tylko już działające, bo wrzuciłem to na 9, na 6 tysięcy, ale tam nie działało, nie wiem czemu, też mi się tam nie chciało nic kombinować, więc tutaj będziecie mieć Huzuni 3.5 VIP, pokażę, zaraz przejdziemy do monitora. Monitora i pokażę wam jak to zainstalować, macie jeden plik do rozpakowania, zaraz go pokażę. A jeżeli ty jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, możesz zostawić teraz suba, żeby być ze mną na dłużej na tym kanale. A jeżeli wam się spodoba ten poradnik i tak żebyście zostawili 300 lajków pod tym poradnikiem, tym specjalem, będzie bardzo spoko. Dzięki, że jesteście, dziękuję wam za wszystko, że jest taka aktywność. No i zaraz przejdziemy do monitora i pokażę wam jak to zrobić. Dzięki, że jesteście. Yo. Dobra, więc już jesteśmy na monitorze. Tak, macie tutaj jeden plik Malti tej Huzuni, taka ma być nazwa. Nie wiem, taką wsadałem, to nie jest moje Huzuni, tylko to jest normalne 3.5 VIM, na którym jednak nagrywam, jestem cheaterem. Wchodzimy sobie tutaj, otwieramy go i dam wam do pobrania w tym WinWarze. Nie wiem jak to się mówi, WinWar. Dacie tutaj, jest rano, to nagrywam, to wiecie. Przyćmiony jeszcze jestem. I tutaj macie ten folder Malti i Huzuni. Bierzecie go, dajecie go na pulpit. O, takie coś macie mieć. Otwieracie i YouTube też macie, to są, możecie zachować już na jakimś tam, żebyście już mieli. To już jest niepotrzebne, macie tutaj jeden folder Malti Huzuni i tu macie tak dwa pliki. A i patrzcie, jakbyście chcieli zmienić nazwę, to musicie zmienić nazwę tutaj, plus wchodzicie tutaj jakby w notatniku i tu macie tą nazwę. Musi to być, w każdym musi być taka sama nazwa, co nie? No i tak jak macie tutaj, no to teraz wpisujecie procent. Czekajcie, gdzie to jest, procent, abdata, procent, wchodzicie .minecraft, macie version, widzę tutaj, bierzecie ten folder, przeniesiecie tutaj, tu macie, ja już to mam ten folder, więc przeniosę go jeszcze raz, macie tutaj ten folder z tymi cheatami, i teraz odpalamy Minecrafta, sigma launcher i... Nie, tutaj macie i tu wybierać edit profile, to każdy już będzie wiedział. Tutaj, tu macie release Malti i tych Huzuni, dajcie save i wchodzicie. Już wam pokażę. Się chyba to nie pije. One się wczytuje. I to już będzie działający plik i wszystko macie już do pobrania. Działające. Jakiś specjal na 10 tysięcy też ogarniemy, ale to lepsze taki. Ale chcieliście na 9 tysięcy, to i macie Huzuni. To co na czym nagram. Teraz sobie wchodzicie normalnie na Dragona. Wiecie, nie Dragon, tu na Dragona sobie wchodzicie. Normalnie na Dragona, cheaty włączone. Patrzcie. Normalnie cheaty. Tu macie Huzuni, on, off. Co zmieniacie wygląd. No i tu już mówiłem w poradniku na 6 tysięcy jak to ustawić. Sprint, tu macie moje ogólnie, możecie dać tak jak ja. Najlepsze. Tu macie Spendmana jak coś. No jeżeli się wam poradnik podobał, stawcie łapkę w górę. No i dzięki.